Małopolskie. Przy mikrofonie Andrzej Koszucki. To następne spotkanie z hokejem na antenie Małopolskie TV. Tym razem śledzić będziemy przebieg meczu hokejowego w ramach 12. kolejki Polskiej Hokejowej Ligi pomiędzy MH Polonią Bytą i 1928 KTH Krynica. Obie drużyny dzieli przepaść w tabeli na drugim miejscu z 24 punktami po 9 spotkaniach zespół krynicki, a tabelę zamyka Polonia Bytom po 11 meczach z 3 punktami, a na ten 3-punktowy dorobek składają się mecze przegrane, minimalnie, ale przegrane z Podhalem Nowy Targ 2-3 w rzutach karnych, z Unią Oświęcim po dogrywce 4-5 i kolejny raz zespół z Bytomia przegrywa z renomowanym zespołem z GKS-em Jastrzębie też po rzutach karnych 2-3. A dzisiaj 11. kolejka i zespół KTH Krynica, którym knie jak rozpędzona torpeda. Tylko jedna porażka z Ciarką Sanokiem przed tygodniem, a tak to same zwycięstwa. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na czerwono ubrany zespół bytomski, natomiast na biało z emblematem logo krynickiego klubu KTH zespół z Podgóry Parkowej. W zespole z Bytomia drugi atak. Ależ było niebezpiecznie teraz pod bramką Tomasza Witkowskiego. Kto pierwszy otworzy konto bramkowe w dzisiejszym spotkaniu? Mamy przewagę wyraźną, optyczną. Strzał z daleka, po bocznej siatce. Było niebezpiecznie. Bytomianie, Kryniczanie zmieniają się szybciutko w locie Pesta. To znaczy, że będziemy mieli teraz czwarty atak drużyny krynickiej. Kisielewski do Chorowskiego. Chorowski do Pesty. Trochę dymu, dużo dymu, idealna sytuacja do strzelenia bramki. Próbował Nikola Beś, podjeżdżając kilka metrów do Witkowskiego, ale ten kapitalnie ustawiony. Jeszcze Kryniczanie, o dziwo, ten czwarty atak. W sumie tu najwięcej zamieszania robi pod bramką drużyny gości. Krążek po kiju. Ląduje na siatce ogrodzeniowej, tam gdzie zbiera się fan klub krynickiego klubu. Nie, już nie, Muchonen traci krążek, 3-2, jadą bytomianie. Strzał z daleka, sklepy prosto w parkan, prawy parkan odrobnego. Kryniczanie, do tyłu jest Laszkiewicz. Leszek Laszkiewicz, dribbling, podanie do Pasiuta i Pasiut trafia. Ależ to była akcja. Doskonałe zagranie. Wziął na siebie z wodem Leszek Laszkiewicz, obrońcę bytomskiego. Ten pojechał za nim. Z tyłu, z lewej strony popędził Grzesiek Pasiut i w idealnej pozycji, szybkim, niesygnalizowanym strzałem z nadgarstka rozpoczyna, miejmy nadzieję, koncert strzelecki. Majoch, Kolusz, Balasiński, pierwszy atak drużyny krynickiej. Dotka Besz w obronie, nie ma uwolnienia, krążek dotknięty i teraz bytomianie przed olbrzymią szansą. Trafia w łapaczkę, w dobrze ustawioną łapaczkę odrobnego napastnik drużyny gości, ale ta akcja była błyskawiczna. Jedno podanie i bytomianin znalazł się w sytuacji sam na sam. Teraz Łucznikom nie dojdzie do tego krążka, doszedł, udało mu się, pójdzie pewnie, zaszarżuje lewą stroną, ma z tyłu swojego kolegę z numerem 8, to Filip Stoklasa. Bardzo niebezpiecznie to grozi cały czas bramką. Muchonen, Laszkiewicz do Kruczka. Kruczek próbował zaskoczyć i dobrze to zrobił. Doskonale to zrobił, bo bramkarz wybił krążek przed siebie, a tam jak lis czyhał na swoją zdobycz. Leszek Laszkiewicz
i Leszek Laszkiewicz zdobywa bramkę dla drużyny krynickiej i w ten sposób zrównuje się w punktacji kanadyjskiej z 19 punktami Sebastianem Kowalówką. Flaszar i Choda w zespole bytomskim na obronie. I znów Przemysław Odrobny. On się nie da zaskoczyć takim strzałem. Jeżeli tylko widzi, nie jest zasłonięty, wyłapuje błyskawicznie wszystko. Zmieniają się Kryniczanie. Pierwsza formacja ataku drużyny krynickiej. Konusz, Majow, Malasiński. Kaczyński w zespole gości próbował zaskoczyć Odrobnego prawą stroną. Malasiński bardzo dobrze zagrał, obrońca drużyny bytomskiej, ale jest tam, asekuruje jeszcze Kolusz. Malasiński, Majoch jest przed bramką, ustawiony jest również i Kolusz. Gdyby trafił teraz, Kolusz byłby autorem kolejnego trafienia drużyny krynickiej. Bytomianie tracą krążek. Milowanowicz, szybkie podanie do Kolusza. Kolusz, przepraszam, do Dziubińskiego. Dziubiński do Gruszki. Gruszka do Jemielina. Zamieszanie pod bramką. Jemielin. Gruszka w łyżwę, ale utrzyma się przy krążku. Dziubiński do Milowanowicza. Milowanowicz niesygnalizowanym strzałem w zasłoniętego, ale dobrze ustawionego Tomasza Witkowskiego. No i teraz ten chwalony przeze mnie czwarty atak drużyny krynickiej. Chorowski, Pesta oraz Kisielewski w obronie, Dudka i Nikola Besz. No i właśnie na potwierdzenie, jakby słyszeli moje słowa napastnicy czwartego. Jeszcze Leszek Laszkiewicz. Ileż on ma w sobie zadziorności i ambicji. Proszę zobaczyć, jaki taniec. Muchonen, no nareszcie. Nie, to nie Muchonen. Muchonen podaje to. Podanie dostaje od Laszkiewicza. Milowanowicz, Muchonen, Pasiut. A więc gramy na razie te tercje trzema atakami. Tak zadecydował Jacek Płachta, Leszek Laszkiewicz, Grzesiek Pasiut musi się odwrócić. Podanie do Wajdy. Wajda w idealnej sytuacji. Strzela! I strzela! Jak pięknie! Graniczne nazwiska, McIntosh, dobrze Akins ustawiony, również dobrze ustawiony był i strzelił. Akins, numer 91, Drew Akins, zdobywcą pierwszego gola dla drużyny bytomskiej w dzisiejszym spotkaniu. McIntosh to atak, który już zdobył w dzisiejszym spotkaniu gola. Doskonałe podanie do obrońcy, dobrze był ustawiony i teraz niestety nie udało się ten rykoszet. Do Stoklasy. Stoklasa wyjdzie na pozycję, nie podaje do Łucznikowa. Łucznikow sklepy. Próbował dobijać jeszcze Stoklasa. Krążek był widoczny dla hokeisty drużyny bytomskiej, bowiem zupełnie nie widział, gdzie jest guma. Przemek Odrobny. Zaskakujący się cierpliwością patrzyli na upływające sekundy. Dwubramkowa przewaga tylko zespołu krynickiego i Muchonen idealnie pod bramką. Będzie kara dla zespołu drużyny bytomskiej. Co zrobił teraz Tomas Muchony? Na schylił się. Dobra akcja. Dziubiński. Kolusz. Malasiński. Do Dudki. Dudka w bramkę i trafia. Ale komu zaliczona zostanie ta bramka? Nie, podnosi bramkę. Sędzia bezdyskusyjnie pokazuje, że to obrońca. Ależ się nam rozstrzelali obrońcy w dzisiejszym spotkaniu. Strzelec bramki drużyny Alkins
No, ale nie ma bramki. Już tutaj się nic nie stanie. Już nawet chyba nie będzie strzału. No może teraz. Jest mi niezmiernie przyjemnie zakomunikować, że Krniczanie odnoszą kolejne zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach Polskiej Hokejowej Ligi. A dzisiaj na hali lodowej krynickiego Mosiru pokonują Polonię Bytom 5-2 w Tercjach, 2-0, 0-0 i 3-2, a bramki dla drużyny krynickiej zdobywali dzisiaj Grzegorz Pasiut i Leszek Laszkiewicz w pierwszej tercji i w trzeciej tercji Tomasz Muchonek, Patryk Wajda oraz Rafał Dudka, a celne trafienia dla drużyny gości stały są na koncie Drew Akinsa i Bronisława Fabrego. Dziękuję za uwagę. Żegna się Andrzej Koszucki. Zapraszam na kolejne relacje z meczów z udziałem hokeistów 1928 KTH Krynica.